aresztowanie jakiegoś podejrzanego, oczywiście w mniemaniu komunistów, obywatela, być może ktoś doniósł na tego, kogo aresztowano, być może był to jakiś żołnierz, partyzan poszukiwany przez bezpieczeństwa. Za chwilę też, jak widzimy, kolejni obywatele kraju zostają aresztowani i zamknięci na posterunku w areszcie. Sposób, w jaki tam traktowano więźniów, urągał wszelkim zasadom humanitaryzmu. Aresztanci byli bici często po pas w wodzie. A to scena przesłuchania. Spróbujmy posłuchać. Yes. Tak mniej więcej przebiegać mogło przesłuchanie podejrzanych przez Urząd Bezpieczeństwa. Zlikwidowaliśmy po 1945 roku. Teraz są tylko towarzysze.